przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, dlaczego w Łodzi na jedynce Tomasz Zimoch, a nie ktoś z Platformy Obywatelskiej? Bo Koalicja Obywatelska to nie tylko Platforma Obywatelska. To koalicja partii politycznych, środowisk, samorządowców, społeczników, ważnych osób. A Tomasz Zimoch jest pewnego rodzaju symbolem obywatelskiej aktywności, mediów publicznych, sportowej historii, więc cieszę się, że prowadzi listę w Łodzi. Ale to trochę zamieszania wprowadziło na łódzkiej liście wyborczej. Hanna Zdanowska dlatego zrezygnowała z udziału w sztabie wyborczym? Nie wiem dlaczego, to proszę ją pytać. Ja jestem, dzisiaj jesteśmy już na ostatniej prostej przed wyborami, niecałe 5 tygodni. Lista jest zamknięta, dobrze skomponowana i uważam, że walcząca o dobry wynik, z szansami, ogromnymi szansami na zwycięstwo w tych wyborach. I uważam, że Tomasz Zimoch jest dobrym liderem, będzie dobrym parlamentarzystą i dobrze będzie reprezentował Łodzian, Łódź i interesy Łodzi w parlamencie. A pan nie pytał pani prezydent Zdanowskiej, dlaczego zrezygnowała z udziału w sztabie wyborczym? Rozmawialiśmy o tym, ale ta sprawa jest zamknięta już. Ale to właśnie było to, że ta lista wyglądała zupełnie inaczej, nie, w jej mniemaniu? Rozmawialiśmy, to proszę zapytać panią prezydent. A pan żałuje, że Hanna Zdanowska się wycofała z udziału nie, w sztabie? Nie, dla mnie jest ważne, że jest zaangażowana w kampanię wyborczą. I to jest dla mnie jej zaangażowanie jako ważnej osoby w Łodzi w promocji wszystkich kandydatów na liście Koalicji Obywatelskiej, to jest ważne. Sztab w Warszawie funkcjonuje dalej. Jej aktywność potrzebna jest w Łodzi kandydatom łódzkim i dobremu wynikowi. A lista Piotrkowska i rezygnacja pani Radziszewskiej, pan był zaskoczony tą decyzją? Na pewno tak, ale uważam, że to jest jej decyzja i trzeba ją uszanować. Lata byliśmy razem w parlamencie. Dzisiaj jest listę prowadzi Cezary Grabarczyk i Dorota Rutkowska. To duże nazwisko, czy ona rzeczywiście mogła liczyć na lepsze miejsce w Piotrkowie? Wie pan, taka była decyzja. Dziękuję bardzo. Niestety pan przewodniczący Grzegorz Schetyna przerwał naszą rozmowę. Szkoda, bo miałem do pana przewodniczącego jeszcze kilka ważnych, interesujących, myślę, nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszych słuchaczy pytań. Pan przewodniczący przerwał tą rozmowę i powiedział, że to wstyd, żeby dziennikarz publicznego Radia Publicznych Mediów zadawał mu takie pytania.